siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Gościem poranka 7-9 jest teraz pan Tomasz Zapert, z którym porozmawiam na temat książki Szpieg olimpijski od PRL-owskiego celebryty do wroga państwa numer 1. Książka została wydana przez wydawnictwo Fronda. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Na początku chciałbym poruszyć temat autora książki, ponieważ autorem jest już nieżyjący niestety pan Wiktor Bouba, który zmarł w styczniu tego roku. I zapytam na początku, czy wie pan może, co zainspirowało autora do podjęcia się takiego tematu? Zainspirowało zapewne to, tak przypuszczam, że bohater jego książki, czyli szermierz Jerzy Połoski, najwybitniejszy szablista wszechczasów, był zawodnikiem warszawskiej Legii, a Wiktor Bouba był kronikarzem tego klubu. Napisał wcześniej biografię jego emblematycznej postaci piłkarskiej Kazimierza Dejny. Był współautorem biografii innej legendy drużyny z Łazienkowskiej 3, Lucjana Brychczego. No i teraz może przyszła pora na Jerzego Pawłowskiego, postać znaną nie tylko z osiągnięć sportowych, ale też z innych, mniej chwalebnych działań. Mhm. I on to odkrywa w książce, bo Jerzy Pawłowski to nie był tylko szpieg amerykański, który został w Polsce Ludowej skazany na 25 lat więzienia, z czego 10 odsiedział, ale niestety okazuje się, że w latach wierutowskich był też informatorem komunistycznych służb specjalnych pod pseudonimem zrazu Papuga, potem Szczery. No i te donosy, które są cytowane w książce Wiktora Bouby, odnalezione w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, niestety są, jest to bardzo przykra lektura, czytanie tych donosów, takich mających małostkowy, partykularny wymiar. Myślę, że one wielu szkody nie wyrządziły, natomiast no, zastanawia mnie motywacja Jerzego Pawłowskiego do tych działań. On twierdzi, że był szantażowany, musiał współpracować z tymi służbami, bo grożono, że jak tego nie uczyni, to konsekwencje zostaną pociągnięte wobec jego taty, który rzekomo był albo powstańcem warszawskim w jednej wersji jego życiorysu figuruje, albo żołnierzem, który września 1939 roku więziony w Stalagu. No niemniej podobno komunistyczna bezpieka miała na niego baczenie po II wojnie światowej. No i Jerzy Pawłowski, czyli syn dobry, starał się chronić ojca, no ale to nie znajduje potwierdzenia też w tym śledztwie dziennikarskim przedstawionym przez Wiktora Bouby, bo on dotarł do informacji, że ojciec Jerzego Pawłowskiego nie figuruje ani pośród jeńców Stalagu, ani pośród uczestników Powstania Warszawskiego, więc to jest wciąż zagadka. Pan Jerzy Pawłowski był zarejestrowany jako TW II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a od 1964 roku został zwerbowany przez CIA. I tutaj, jak o tej decyzji współpracy z wywiadem amerykańskim właśnie pisze autor książki? Czy tu przeważały względy, czy to były względy ideologiczne, czy po prostu pewnego rodzaju koniunkturalizm? On nie stawia tutaj, Wiktor Bouba, kropki nad i, pisząc na ten temat. Pawłowski twierdzi oczywiście, że były to względy ideologiczne, niemniej gratyfikacje za te działania pobierał. No nie był jakimś szpiegiem wybitnym, wielkim. Ten proces, który toczył się, przypomnę, w połowie lat 70. w Polsce, to był takim procesem pokazowym. To był takim trochę powrotem do tych procesów z lat stalinowskich. Uczyniono z niego kozła ofiarnego. Wydaje się, że zbyt surowo został oceniony. Wydaje się, że władza ludowa chciała pokazać, że nikt w PRL-u nie jest bezkarny, nawet osoba taka jak Pawłowski ze Świecznika, no bo Pawłowski był nie tylko legendą sportową, ale on miał też koneksję w świecie artystycznym, choćby z racji związku z drugą żoną, aktorką Teresą Szpigielówną. Ojcem chrzestnym ich syna był oczywiście Gustaw Holuby chociażby. No i że Pawłowski był też zapanowany z wieloma PRL-owskimi dygnitarzami. Piastował też funkcję prezesa Polskiego Związku Szermierczego, cały czas nie kończąc kariery sportowej. To było trochę dziwne. No i władza ludowa wydaje się, że wykorzystała ten moment, że odkryła, że Jerzy Pawłowski jest agentem amerykańskim i chciała dobitnie pokazać społeczeństwu, że nikt w Polsce nie jest bezkarny. Mało tego, nazwisko Pawłowskiego
po wydaniu wyroku zniknęło z mediów, zapis cenzorski zapadł na nie. No i podawano, że Polacy zdobyli co prawda w 1968 roku złoty medal olimpijski w turnieju szablistów, ale nie podawano już, kto zdobył ten medal, więc to takie trochę kurioza się ciągnęły za tą sprawą później. No właśnie, bo to w roku 75 Pawłowski został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, natomiast i tam został skazany na 25 lat więzienia i utratę, to o czym pan wspominał, utratę praw publicznych, taką społeczną degradację. Natomiast 10 lat później, czyli w roku 85, doszło do wymiany więźniów i była to wymiana na znanego Mariana Zacharskiego. No i tutaj możemy powiedzieć o tym, że to jest taki rzeczywiście scenariusz nie tylko na książkę, ale właśnie na dobry film. W ogóle chyba życie Pawłowskiego jest scenariuszem na dobry film generalnie. No bo on... Natomiast oczywiście na tym słynnym moście Glinikę była wymiana tych agentów. Z jednej strony Marian Zacharski, później był dyrektorem Peweksu, obecnie jest też pisarzem, a z drugiej strony kilku agentów zachodnich zatrzymanych w Polsce. No i jako jedyny nie przeszedł na stronę Zachodu, to był przecież czas wojny, zimnej wojny, jeszcze Jerzy Pawłowski, w związku z tym zachowaniem Rada Państwa skorzystała z prawa łaski, uwolniła go wcześniej z więzienia. Jerzy Pawłowski miał już wtedy lat chyba 53, ale wrócił na planszę, niech pan sobie wyobrazi, i próbował, i to z pewnymi sukcesami, tylko niestety skończyło się to na jednym turnieju, bo ówczesny prominent szermierczy, kolega zresztą z planszy Jerzego Pawłowskiego, Ryszard Pawłowski, zakazał występowania Jerzemu Pawłowskiemu zawoda, twierdząc, że osoba z więziennym życiorysem nie może kalać sportu, a zwłaszcza tak dżentelmeńskiej dyscypliny jak szermierka. Zresztą reakcje kolegów Jerzego Pawłowskiego, relacje kolegów Jerzego Pawłowskiego co do jego osoby są rozmaite. No ja miałem honor rozmawiać i z Egonem Frankę, świetnym naszym szermierzem, i innym świetnym naszym szermierzem, też mistrzem olimpijskim, Witoldem Wojdą. Oni bronili Pałowskiego, byli z nim w dosyć zażyłych relacjach. Natomiast tak jak mówię, no Ryszard Pawłowski, też oddajmy mu cześć, bo był mistrzem świata w szpadzie, no był jakoś wrogo ustosunkowany. Nie wiem, czy to wynikało z jakiejś sportowej zazdrości, z chęci nominacji. Trudno mi to określić, natomiast no, tu też nie były jednoznaczne opinie wśród właśnie grona szermierczego wobec Pawłowskiego. Opinie były podzielone i chyba tak pozostanie, co nie zmienia faktu, że Jerzy Pawłowski należy do bardzo ścisłego grona najwybitniejszych polskich sportowców zeszłego stulecia. To jest prawda i to nie jest żadne nadużycie, bo mówimy rzeczywiście o wybitnym sportowcu, o wielkim talencie, to jest złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Meksyku, a także wielokrotny mistrz świata w szermierce. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pan Tomasz Zapert opowiadał mi i Państwu o Jerzym Pawłowskim, o książce Szpieg Olimpijski od PRL-owskiego celebryty do wroga państwa numer jeden. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja jeszcze tylko dodam, że Jerzy Pawłowski był dwukrotnie najpopularniejszym polskim sportowcem w prestiżowym plebiscycie przeglądu sportowego roku właśnie w 57 i 68, no to, co dowodzi jego unikatowych osiągnięć. To prawda. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. 7:09. To był twój początek dnia.